smakkujaw.pl, śledź na zielono. Przyrządzimy dzisiaj pyszne śledzie na zielono. Będziemy potrzebowali 5 filetów śledziowych oraz sos, który przyrządzimy z dwóch pęczków natki pietruszki, jednego pęczka szczypiorku. Będzie nam potrzebne również pół główki czosnku, olej, a także sól i pieprz do przyprawienia naszego sosu. Sos musimy oczywiście przygotować wcześniej, ponieważ te smaki muszą się przegryźć. On powinien minimum dobę pobyć w chłodnym miejscu, czyli przyrządzamy go i wkładamy lodówki na 24 godziny. Zabieramy się za przygotowanie naszego sosu. Czosnek siekamy jak najdrobniej, wtedy on lepiej uwolni swoje aromaty. Czosnek możemy również przecisnąć przez praskę. Kroimy cebulkę najdrobniej jak potrafimy. Staramy się jak najdrobniej pokroić pietruszkę. Kończymy siekać pietruszkę. Trochę tutaj przy okazji nabrudziliśmy, ale w kuchni musi być odrobinę nieporządku. I zaraz zabierzemy się za szczypiorek. Pójdzie nam to na pewno nieco sprawniej. Ostatnią rzecz, którą musimy posiekać, to nasz aromatyczny szczypiorek. Też staramy się posiekać jak najdrobniej. Szczypiorek przekładamy do miseczki i teraz zsuwamy czosnek, zsuwamy cebulkę. Zaraz dolejemy oleju i na końcu przyprawimy pieprzem i solą. Dolewamy oleju kujawskiego, tak żeby przykryć całą naszą zieleninę. Jeszcze odrobinę. O, i tyle już wystarczy. Przemieszamy, żeby nam się składniki ładnie połączyły. Wszystko nam pięknie pachnie. I za moment doprawimy solą i świeżo zmielonym pieprzem. Zostawimy na kilka godzin, żeby aromaty z wszystkich tutaj poszczególnych produktów się połączyły, przemieszały. Wstawimy na kilka godzin do lodówki. O, i możemy już dosolić. Już sól nam się rozprowadziła i teraz pieprzymy. Zawsze przyprawiamy na końcu. Tyle powinno chyba już wystarczyć. Ach, pięknie pachnie świeżo zmielony pieprz. Jeszcze raz to wszystko dosyć dokładnie przemieszamy. Sos już mamy przygotowany. A zatem przykrywamy go folią i wkładamy do lodówki na minimum 24 godziny. Mamy już przygotowany sos. Zabieramy się za porcjowanie śledzi. Oczywiście wcześniej je wymoczyliśmy przez godzinkę i 3 razy zmienialiśmy w międzyczasie wodę. My mamy tutaj takie piękne białe śledziki, ale jeśli śledzie mamy troszeczkę mniej takie białe, możemy dodać pod koniec moczenia sok z połówki cytryny. Oczywiście my tutaj mamy śledzie Alematias, więc one nie wymagają długiego moczenia. Godzinka to w zupełności wystarczy. My lubimy zdecydowany smak śledzia, ale jeśli mamy śledzie z beczki, no to moczymy je około 5 godzin. Kroimy na takie kawałeczki, mniej więcej 3 cm. O, już kończymy. Śledzie mamy już pokrojone. Wrzucamy do miseczki. I zaraz będziemy przyprawiać sosem. Wyjmujemy sos z lodówki. Zdejmujemy folię. Pięknie nam się smaki przegryzły. I najpierw przygotujemy porcję na talerzyk. Mamy tutaj przygotowanych kilka kawałeczków filetów śledziowych.
rozprowadzimy sos, ozdobimy natką pietruszki i śledzik już mamy gotowy. Resztę śledzi zrobimy w słoiczku. Mamy już przygotowaną porcję śledzika na talerzu. Teraz przygotujemy w słoiczku i na dno nakładamy porcję naszego aromatycznego zielonego sosu. Wkładamy śledziki. Tak. I tutaj jeszcze jeden. I znowu kolejną porcję sosu. I porcję śledzi. I tak do momentu skończenia naszych składników. I już chyba będzie ostatnia warstwa zielonego sosu. I odstawimy śledzie do lodówki. Znowu na kilkanaście godzin, żeby aromaty wszystkich składników się przegryzły. Wtedy śledzik będzie najlepiej smakował, jeśli postoi w lodówce kolejne 24 godziny. O. I chowamy do lodówki. Życzymy smacznego!